A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć jeszcze o czwartej grupie, która powinna być w każdym kościele, to jest o chrześcijanach. Ja wiem, że w tym momencie to w zasadzie wszyscy mówią, to nie za bardzo jest o czym mówić, bo wszyscy tutaj jesteśmy chrześcijanami, ale chciałbym przypomnieć, że to określenie po raz pierwszy w Biblii zostało użyte wobec pewnej grupy ludzi. Było to w Antiochii. Troszeczkę później o tym powiem. Co to była za grupa ludzi, która została w ten sposób nazwana. A tydzień temu z kolei mieliśmy tutaj kazanie naszego pastora i on mówił o mądrości. I mówił, że mądrość to nie tyle jest wiedza czy informacje, ale że jest to pewien ekosystem. Taka atmosfera, w której ludzie pragną być i w której pragną się zmieniać. I że to nie jest atmosfera potępienia, sądu, wytykania komuś jego błędów, ale taka atmosfera, gdzie człowiek przychodzi i doświadcza czegoś takiego, że pragnie tu być i pragnie naprawdę się zmieniać i być coraz lepszy. Zanim powiem, o której grupie ludzi chcę dzisiaj powiedzieć, bo to jest właśnie to, o czym chcę się dzielić, to chciałbym nawiązać do pewnego wydarzenia. Wiele lat temu, dokładnie w 2005 roku, w czerwcu, miałem możliwość uczestniczyć w takiej konferencji, która odbyła się we Wrocławiu. Może część osób też brała w niej udział. Ona odbyła się w hali Orbity we Wrocławiu. I tematem tej konferencji było odnów swoją pasję do Chrystusa. A prowadzącymi tą konferencję był ojciec z synem, a mianowicie Dawid i Gary Wilkerson. I jedno z kazań, w zasadzie no, wszystkie były naprawdę dla mnie takie, pamiętam, że to była taka jedna dla mnie z pierwszych konferencji większych, na których się znalazłem. I wszystkie te kazania, które tam były, robiły na mnie wrażenie, ale jedno z kazań właśnie młodszego, czyli Gary'ego Wilkersona, zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. I w zasadzie mogę powiedzieć, że do dzisiaj pamiętam je doskonale. To prawda, że odsłuchiwałem je jeszcze później kilka razy, ale naprawdę zapamiętałem je niesamowicie. Głosił on wtedy z Ewangelii Marka, z pierwszego rozdziału i mówił na temat powołania pierwszych uczniów. Ale to, co mnie tak najbardziej uderzyło w tym, co mówił, to to, że najpierw rzucił taki rys historyczny, jak to było w czasach Jezusa, jaki był system szkolnictwa wtedy i czego pragnął każdy izraelski chłopiec najbardziej. Dzisiaj nasza pastorowa powiedziała też o tym, że jak Jezus chodził po ziemi, to przytulał dzieci, dzieci do Niego przychodziły, ci przeganiali, On mówił, nie zabraniajcie. No to pozwólcie, że ja krótko podzielę się tym, co wtedy usłyszałem, bo to będzie ważne w kontekście tego, o czym później będę chciał powiedzieć. Otóż mówił on takie rzeczy. Powiem szczerze, że ja tego nie sprawdzałem dokładnie. Po prostu zaufałem, że on to sprawdził i podawał te rzeczy. A więc powiedział coś takiego, że zaczynała się szkoła bardzo podobnie jak u nas. Że dzieci szły do szkoły w Izraelu w wieku 6 lat, 6-7 lat. Do takiej pierwszej szkoły rabinistycznej i tam przez pierwsze 3 lata nauki uczyły się Tory. Rabin uczył ich Tory. I to polegało nie tylko na tym, że one poznawały Torę, ale one uczyły się Tory na pamięć. Coś nieprawdopodobne. Wyobrażacie sobie dziecko, które ma 7 lat i pierwszą Mojżeszową zna na pamięć? 8 lat i zna drugą Mojżeszową?
Ja wiem, że dzieci mają dobrą pamięć, bo czasami nawet jak idziemy samochodem i lecą jakieś piosenki, to nagle zaczynają, pamiętam jak nasze dzieci zaczynały śpiewać, a ja sobie nie przypominam czegoś takiego, żeby te piosenki jakoś, no nie wiem, zbyt często leciały u nas w domu. Ja chyba ich słucham częściej, no bo ja jeżdżąc samochodem dość często słucham tej samej piosenki i nie byłem w stanie zapamiętać tych słów, a one nagle śpiewają, po prostu znają te słowa, nawet do końca nie wiadomo skąd. I te dzieciaki tam w tej szkole były uczone Tory. I w momencie, kiedy osiągnęły to, że przez te 3 lata nauczyły się tego zakresu, to dziecko mogło pójść do następnej szkoły. Natomiast te dzieci, którym nie udało się opanować tego materiału, to rabin przychodził i mówił, dobrym studentem byłeś w tej szkole, ale niestety brakuje ci czegoś. Czegoś do czego? Otóż okazuje się, że marzeniem każdego chłopca w tamtych czasach było zostać rabinem. To było tak, jak w dzisiejszych czasach być milionerem, jakąś najsławniejszą gwiazdą filmową i jeszcze najlepszym sportowcem, nie wiem, przynajmniej w swoim kraju, a najlepiej na świecie. Wszystko to razem wzięte. To było marzenie i pragnienie każdego chłopca. Zostać rabinem. I te dzieciaki, którym nie udawało się opanować tego materiału, dowiadywały się, że w zasadzie no, nie możesz pójść do kolejnej szkoły, brakuje ci czegoś do tego wykształcenia, wróć do domu, naucz się zawodu swojego ojca, zostań dobrym rybakiem, zostań dobrym stolarzem. Wtedy nie było tych szkół zawodowych, tylko po prostu najczęściej dzieci uczyły się zawodów swoich ojców. I w pewnym sensie można powiedzieć, że z takimi złamanymi sercami trochę szły do domu. Wiecie, ja pamiętam takie sytuacje gdzieś, gdzie ktoś poszedł do jakiegoś klubu, chciał coś trenować, tato go zapisał i później na przykład po jakimś tam okresie próbnym była jakaś taka szkoła, mówiono takiemu dzieciakowi, który tam próbował się dostać, że no nie za bardzo się tutaj nadajesz. Wróć tam ewentualnie do swojego klubu i graj, to była jakaś taka akademia piłkarska, gdzie tych najlepszych wybierano po prostu. Nawet wiem, że mój syn miał tam możliwość też przez jakiś czas brać udział. No ale dzieci, którym się to udało, szły do kolejnej szkoły i tam przez kolejne 3 lata uczyły się kolejnych ksiąg mądrościowych, psalmów, mniejszych proroków i większość tych rzeczy zapamiętywały. No i niestety nie wszystkim się to udawało. I jeżeli ktoś nie był w stanie, no to wtedy rabin mówił, że dobrym studentem byłeś w tej drugiej szkole, ale niestety brakuje ci czegoś i musisz wrócić do domu i nauczyć się najlepiej zawodu swojego ojca. A kolejne dzieci mogły przejść do szkoły jeszcze trzeciej i tam w tej szkole mniej więcej między wieku 12-15 lat uczyły się czegoś niezwykłego, a mianowicie uczyły się prowadzenia takich rozmów i debat, między innymi tego kunsztu, jak prowadzić ludzi przez zadawanie pytań. Taka niezwykła szkoła. No i jeżeli komuś udało się tą szkołę skończyć w wieku 15 lat, to taki absolwent mógł w tym momencie wybrać sobie jakiegoś rabina, którego chciałby naśladować. Historia ponoć mówi, że w tamtym czasie było około 11 rabinów w czasach Jezusa. I taki adept tej szkoły na przykład wybierał sobie, chciał takiego rabina, który głosi z pasją, głosi przeciwko grzechowi, no jakiś taki po prostu, który mu bardzo imponuje i chciał zostać jego uczniem. I zaczynał za tym rabinem chodzić. I rabin, który obserwował tych chodzących za nim studentów, w którymś momencie, jak dostrzegał, że któryś z nich jest inteligentny, że się nadaje, wygłaszał taką formułę. To była dosyć znana formuła. Formuła brzmiała, przyjdź i pójdź za mną. I
kiedy student usłyszał coś takiego: przyjdź i pójdź za mną, to po prostu wiedział, że został wybrany i dostał ten przywilej, żeby być blisko swojego rabina. I teraz przez kolejnych 15 lat po prostu mógł z tym rabinem być, mógł z nim przebywać, mógł się od niego uczyć, jak on się modli, jak prowadzi ludzi, jak zarządza. Był przy nim i uczył się. Dlatego w zasadzie po uczniu mogłeś poznać, kto jest jego rabinem. Powiem wam pewną ciekawostkę. Jak wiecie, miałem różne dzieje w życiu i byłem też w związku z tym na wielu terapiach. I było też tak, że byłem na takiej dość długiej psychoterapii w Warszawie i moim takim mentorem, moją terapeutką, psychoterapeutką była pewna osoba. I ja trafiłem do niej do grupy i spędziłem z nią na początku minimum 220 godzin. 220 godzin takiej terapeutycznej pracy. Byłem 3 czy 4 razy w Warszawie, nawet więcej. 4 razy w Warszawie, 3 razy tam byłem miałem po 5 dni, 10 godzin pracy dziennie, mniej więcej. I raz byłem 7 dni przy 10 godzinach, 220 godzin. A później jeszcze to kontynuowałem. No i po jakimś czasie, bądź przede mną, już przypomnę, nie pamiętam, był również tam mój kolega. I trafił do niej do grupy. I spędził z nią podobną ilość czasu. A później jeszcze jeden. I wszyscy, żeśmy spotkali, do kogo trafiłeś do grupy? Bo tych trenerów, tych terapeutów było kilku. No byłem u tej osoby. No to ja też byłem u tej samej. No i okazało się, że wszyscy we trójkę byliśmy u tej samej osoby i wszyscy razem pracowaliśmy. A później dołączył do nas jeszcze jeden kolega, czwarty. I we czwórkę jeździliśmy i prowadziliśmy różnego rodzaju zajęcia, takie zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i różne inne. Jeździliśmy we czwórkę. I ci nauczyciele mówili coś takiego po tych zajęciach. Ten i ten, ci trzej, to oni są z jakiejś innej szkoły niż ten. Ci trzej są jacyś bardzo, bardzo podobni, podobnie mają, a ten jeden ma inaczej. Inaczej to nie znaczy gorzej, ale inaczej. I naprawdę oni, nie znając nas, byli w stanie odróżnić, że my trzej wyszliśmy spod jakiejś jednej ręki, a ten jeden spod jakiejś innej. Taki wpływ miała na nas wszystkich ta nasza terapeutka, ta osoba. Także po uczniu w zasadzie poznawało się, kto jest jego nauczycielem. I w zasadzie tyle historii. I teraz, wracając do tego, o czym mówiłem, to pierwszy raz słowo chrześcijanie pojawiło się w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, w 26 wersecie. I fragment tego wersetu brzmi tak. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Kogo? Uczniów chrześcijanami. Dlaczego? Ponieważ ich zachowanie, działania i słowa przypominały Chrystusa. Mówiono też o nich mały Chrystus. Poznawano ich po działaniach, po zachowaniach, po słowach, które przypominały Chrystusa. I ich nazwano chrześcijanami. Dzisiaj słowo chrześcijanie jest bardzo popularne. Mało kto nie uważa się dzisiaj za chrześcijanina. Jak rozmawiasz z ludźmi, naprawdę możliwość rozmawiać wiele razy z ludźmi, to
Kiedy o to pytasz, to większość osób mówi o tym, że jest. Słuchajcie, ja nie chcę absolutnie kwestionować czyjejkolwiek tożsamości. W ogóle naprawdę modliłem się o to. Nie wiem, skąd pastorowa to wiedziała, że to może nie być jakieś łatwe słowo. Ale naprawdę uwierzcie mi, modliłem się, bardzo się modliłem, żeby to nie zabrzmiało jak jakieś słowo potępienia, osądu. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Ale wiem, że nie jest to łatwe słowo, że trzeba to po prostu powiedzieć. Chrześcijanin to jest firma. Zawsze powtarzam to swoim pacjentom uzależnionym. Trzeźwiejący alkoholik to jest firma. To nie jest to, że ty nie pijesz. To nie jest to, że tam wiesz, żyjesz sobie byle jak. To jest naprawdę, macie coś wyróżniać. Macie coś wyróżniać. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli tam ktoś się, pracodawca się dowie, że ktoś jest na programie 12 kroków, na programie AA, to oni traktują to naprawdę jako wyciągnięcie asa z rękawa. Jeżeli się przyjmują do pracy, ktoś ma jakieś wykształcenie, kwalifikacje, różnego rodzaju rzeczy i to jest bardzo ważne, bo po co pracodawcy jedynie niepijący alkoholik? Większość potrzebuje fachowców, ale na przykład przychodzi ktoś, kto ma te wszystkie kwalifikacje, jest 5, a jedno miejsce i jeżeli pracodawca zapyta, czy ktoś ma coś ekstra, coś, co być może mogło go w jakiś sposób wyróżnić, oprócz tego, że macie podobne kwalifikacje, staże i tak dalej, to kiedy ktoś powie, że ja od 5 lat jestem na programie 12 kroków, jestem na programie, to naprawdę jest traktowane jako przywilej. Dlaczego? Dlatego, że ten program mówi o tym, żeby pracować nad wadami swojego charakteru, nad uczciwością, nad odpowiedzialnością, nad egoizmem, nad wszelkiego rodzaju rzeczami. W związku z tym ja mam nie tylko fachowca, ale też wiem, że mogę go zostawić w domu i on nie będzie myszkował ludziom po szufladach. Że jeżeli dam mu materiał i on pojedzie do pracy i materiał mu zostanie, to ten materiał wróci do mnie, a nie wyląduje u niego w garażu. To kogo mi jest lepiej zatrudnić? I tak samo jest z nami, chrześcijanami. Nas powinno naprawdę coś wyróżniać. Że kiedy ludzie patrzą na nas, przebywają z nami, żyją, Jezus, jak patrzę na ciebie, to jak Jezus. Widzę, że jesteś chrześcijaninem. Naprawdę. Jezus powiedział, że chrześcijan, czyli uczniów, będzie można poznać po bardzo charakterystycznej rzeczy. Po bardzo charakterystycznej rzeczy. A mianowicie, przepraszam, muszę się, pogubiłem się w notatkach. To zacytuję z pamięci. Na pewno nie powiedział czegoś takiego, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli rybki na samochodach naklejone mieć będziecie. Jeśli krzyże w domach na ścianach sobie powiesicie albo ewentualnie na szyi nosić będziecie. Sorry, ja nie w tej chwili do nikogo w żaden sposób. Nie po tym poznają, że wersety na lodówkach naklejać sobie będziecie. I z Biblią w ręku chodzić będziecie.
nawet nie powiedział, że po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli na tą scenę wychodzić będziecie i kazania głosić będziecie i liderami w Kościele będziecie. Powiedział, że będzie tylko jeden, jedyny znak rozpoznawczy, po czym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. A mianowicie, po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pastor nasz mówił tydzień temu tutaj na temat ekosystemu, atmosfery. Wielu uczniów Jezusa wcześniej miało innych nauczycieli. Na przykład była część osób, byli tacy uczniowie Jezusa, których wcześniej nauczycielem był Jan Chrzciciel. Apostoł Paweł, zanim został uczniem Jezusa, był faryzeuszem i jego rabinem, za którym on poszedł, który jego wybrał i za którym on poszedł, był Gamaliel. Paweł pisze o sobie tak. Mówi to w Dziejach Apostolskich, kiedy przemawia do Żydów. Dzieje Apostolskie 22:3. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym miejscu, to znaczy w Jerozolimie, w tym mieście, u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga. Wychowany u stóp Gamaliela. Domyślam się, że jeżeli tak było, jeżeli to, co pastor Gary Wilkerson mówił, to prawda, to po Pawle można było poznać, że jest uczniem Gamaliela. Ale później spotkał Jezusa, nawrócił się, został napełniony Duchem Świętym i został przemieniony do tego stopnia, że co najmniej trzykrotnie wzywa innych wierzących do naśladowania siebie. Rozumiecie? On wzywa wierzących, żeby naśladowali Jego. Trzy fragmenty przeczytam. Pierwszy Koryntian 4:16. Proszę was, bądźcie naśladowcami moimi. W tym samym liście po raz drugi pierwszy Koryntian 11 mówi: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. I Filipian 3:17 mówi tak: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Albo ten gościu był jakiś zadufany w sobie, każąc naśladować siebie, albo naprawdę było tak, jak on powiedział w Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wierzę, że to z tego drugiego powodu tak było. A kto to są ci inni, o których Paweł mówi, żeby też postępować według ich postępowania? Myślę, że to miał na myśli swoich uczniów. Paweł miał swoich uczniów. Tytus, notabene później go opuścił, Sylas, Filemon i chyba najbardziej taki ulubiony jego Tymoteusz, do którego Paweł pisze następujące słowa. Drugi Tymoteusza 3:10. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością.
A w 11 wersecie tego listu pisze: za moimi prześladowaniami i za moimi cierpieniami. On wysyłał Tymoteusza i mówił: on wam wszystko powie, on wam pokaże. Ale przyjrzyjmy się jeszcze jednemu uczniowi przez chwilę. Szczepan. Czy był podobny do swojego mistrza? Do swojego rabbi? Jest o nim napisane w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, w 8 wersecie. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludzi. Czy Jezus, pełen łaski i mocy, czynił cuda wielkie wśród ludzi? Dalej jest napisane, że Żydzi wystąpili przeciwko niemu, ale nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Było tak z Jezusem, że próbowali występować przeciwko niemu, ale nie mogli sprostać mądrości i duchowi, który z niego przemawiał. Ale najbardziej jednak chcę zwrócić waszą uwagę na to, co robił, kiedy go zabijano. Dokładnie to samo, co robił Jezus. Dokładnie to samo. W Łukasza 23:34 Jezus, kiedy był krzyżowany, mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Szczepan w Dziejach Apostolskich 7:60 mówi: Panie, nie policz im grzechu tego. I znowu w Łukasza 23:46 Jezus mówi: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Szczepan w Dziejach 7:59: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Jak sądzicie, jak patrzyli na Szczepana, jak umierał, jak się zachowywał i co mówił, widzieli w nim jego mistrza? Widzieli w nim jego nauczyciela? Mogli powiedzieć: to jest jego uczeń. My jesteśmy wezwani do uczniostwa. Są cztery kroki, tak naprawdę. Cztery kroki, które trzeba wykonać, żeby zostać uczniem. Podzielę się nimi szybciutko, dobrze? Pierwszy. Trzeba się nawrócić i trzeba narodzić się na nowo. Nie będę się w tym kroku rozwijał. Myślę, że w tym gronie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Drugi. Trzeba się ochrzcić. Trzeci. Trzeba zostać napełnionym Duchem Świętym. I czwarty. Trzeba z Nim przebywać. Trzeba z Nim przebywać. Trzy pierwsze kroki wydają się być jasne. I większość prawdopodobnie siedzących na tej sali, jak nie wszyscy, je uczyniła. Nawróciliśmy się. Ochrzciliśmy się w wodzie. Zostaliśmy napełnieni duchem, bo słychać to było w czasie, są znaki widoczne, świadczące o tym. Śpiew w językach, modlitwa w językach. Ale jeszcze trzeba z Nim przebywać. I to jest zdecydowanie najtrudniejszy krok. Nie mamy czasu. Jesteśmy tak zajęci. Mamy tyle spraw na głowie. Sprawy tego świata pochłaniają nas i nie za bardzo znajdujemy czasu, żeby z Nim być. Ale jest takie polskie przysłowie, które mówi coś takiego: z kim przestajesz,
takim się stajesz. Pozwólcie, że powiem wam jeszcze krótkie świadectwo. Dziękuję. To nie będzie zbyt chlubne świadectwo, ale będzie pokazywało, jak prawdziwe jest to przysłowie. Jak wiecie, mam taką dość zawiłą historię życia. Niestety chcę akurat to świadectwo złożyć z tego wcześniejszego życia. Już w 7 roku życia zacząłem palić papierosy, ale nie za bardzo umiałem. W wieku 10, ale przez 3 lata tak pykałem. W wieku 10 lat przeprowadziłem się na inną dzielnicę i spotkałem rabinów, którzy powiedzieli: nie umiesz palić. Tak się nie pali. Musimy cię nauczyć, jak się pali. I nauczyli mnie tak, a przebywałem z nimi sporo czasu, że przez najbliższych 25 lat byłem totalnie uzależniony od papierosów. Do takiego miejsca, że w zasadzie nie wyobrażałem sobie już, że kiedyś nie będę palił. Ale Bogu dzięki, nie palę. Później znajdowałem kolejnych nauczycieli. Dość szybko nauczyli mnie, jak otwierać piwnice różnych osób w najrozmaitszy sposób. Nauczyli mnie do tego stopnia, że później już ich nie potrzebowałem i jeszcze sam miałem swoich adeptów. Miałem też jeszcze takiego rabina, który uczył mnie, jak oszukiwać w karty. Też spędzałem z nim sporo czasu. Moja mama ciągle mi zabraniała się z nimi spotykać. Próbowała mnie powstrzymać. Pytała, skąd ty ich znasz? Skąd ty w ogóle znasz takiego? Ale nie była w stanie. Coś mnie ciągnęło. I naprawdę, spędzałem z nimi czas na wagarach, spędzałem z nimi czas po wagarach. Mogłem prawie, że nieustannie z nimi przebywać. Kiedy byłem wołany do domu, przyjść do domu albo coś, to ze spuszczoną głową niechętnie wracałem. Podwórko i różni nauczyciele. Dlatego nie ma się co dziwić, że tak szybko, bo w wieku 29 lat w zasadzie można powiedzieć, że byłem na dnie. Tak to działa. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Naprawdę, mógłbym kilka takich świadectw złożyć. Wejdź między marudów. Wejdź między takich, co cały czas jęczą, narzekają i tak dalej. Przebywaj z nimi i zobaczysz, jak ci się udzieli. Naprawdę. Już nie chcę opowiadać pewnej historii, ale jakkolwiek bym się dobrze nie czuł, jak spotkałem się z jednym człowiekiem i spędziłem z nim trochę czasu, tak już miałem po zawodach po prostu. Już miałem pozamiatane. Pan Jezus dość wysoko postawił poprzeczkę, jeśli chodzi o uczniów, a mianowicie powiedział w Łukasza 14, 25-27 następujące słowa. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki swojej i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I dalej jeszcze w 33 wersecie mówi tak. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie sądzę,
żeby Pan Jezus w tych słowach namawiał do nienawiści, mam na myśli takich emocjonalnego stanu, do swojego ojca, do swojej matki i tak dalej. Bo inaczej nie powiedziałby: czci ojca swego i matkę swoją. Mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół. Nie sądzę, żeby o taką nienawiść chodziło. Myślę sobie, że miał na myśli coś takiego, że tak bardzo jesteśmy zajęci czasami naszymi sprawami rodzinnymi, wszystkim, małżeństwem, ojcostwem, dziećmi, wnukami, znaczy ja nie, jeszcze, no po prostu z pracą, wszystkim, że nie mamy czasu po prostu na to, żeby z Nim być. A nie sądzę, wręcz uważam to za pewne, że nie można być prawdziwie uczniem Jezusa, jeżeli się z Nim nie przebywa. Naprawdę. Tu chodzi o taką osobistą więź z Bogiem, o osobistą relację, o osobisty czas, o moją osobistą komorę. No i już kończąc, wrócę jeszcze na chwileczkę do tego ekosystemu. Bo też jest mowa w piśmie na ten temat. A mianowicie, w liście do Rzymian, w 12 rozdziale, od 9 do 18 wersetu, Paweł wzywa chrześcijan, uczniów, chrześcijan do chrześcijańskiego życia. Zobaczmy, co tam pisze. Rzymian 12, 9, 18. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach i okazujcie gościnność. Było coś o gościnności też niedawno. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czy to jest dobry ekosystem? Chciałby znaleźć się w takich klimatach? Niech więc tak się stanie w imieniu Jezusa. Niech to będzie ekosystem, który jest w WDJ. Wczoraj mieliśmy grupę domową. Pierwszą w nowym składzie. I na tej grupie ludzie składali świadectwa. Jak zmieniło się ich życie też, kiedy trafili tutaj. Mówili o relacjach, mówili o fajnych więziach. Naprawdę. Też to czuję. Też wiem, że tak jest. Już mówiłem tutaj kiedyś o tym, że pojechaliśmy na jakiś nasz pierwszy obóz, taki jeszcze nie ten, który był w tym roku, ale w ubiegłym. Jak zostaliśmy przyjęci, jak zostaliśmy potraktowani, ujęło nas to. Ale też oprócz tego naprawdę potrzebujemy stawać się uczniami i potrzebujemy też innych czynić uczniami.
Jeżeli tak będzie, jeżeli taki będzie ekosystem, jestem przekonany, wierzę w to całym swoim sercem, że naprawdę zdobędziemy to miasto dla Jezusa. Let's look at the light.